Witam serdecznie. Dziś taki tytuł jak Unexplored. Gra, która przy pierwszym takim, czy tam przy drugim podejściu wydała mi się jakąś taką trochę głupią, ale z czasem jak zagrałem, to jednak okazuje się, że jest nieco ciągająca. Tak więc tym razem będzie krótka przygoda z Unexplored. Jeśli chodzi o opcje, grafikę, to mam tutaj pełen ekran, może też oczywiście grać w oknie. Mogę sobie też jakąś myszkę zmienić, choć mnie się akurat podoba chyba bardziej ta zwykła, ale skoro jesteśmy w grze, zmieńmy na to. Tu jest wygląd tych jakby klocków, ale raczej nie będę przy tym grzebał. To, co właściwie warto powiedzieć, to to, że standardowe ustawienia, gramy na pełnym oknie. Wygląd neutralny, czyli standardowy gameplay. No i w przypadku klawiatury, jak to zwykle było obłożenie, to WASD. Poruszanie się do przodu to spacja, a tutaj są inne klawisze, czyli pauza, obejrzenie czegoś, przełączenie sobie widoku, czyli to co mam wyświetlane, przełączanie mapy, włączanie plecaka, czyli inwentory, no i przerzucenie przedmiotów. Na początku przejdę może tutorial, żeby pokazać, na czym ta gra polega. Poruszanie się, czyli po prostu tryb poruszania się. Możemy poruszać się, rzecz jasna, klawiszami WSD, czy też kursorami zwyczajnie. Można także nacisnąć spację, by po prostu bohater nasz szedł w kierunku myszki. No i możemy właśnie tym przyciskiem tutaj przełączać te tryby. Przełączając po prostu, trzymając klawisz myszki, postać się lata tam, gdzie kierujemy. Natomiast zwyczajnie to jest WASD. No i klawiszem Escape możemy przełączać, zatrzymywać tak naprawdę grę, wtedy czas nie leci. Możemy sobie dokładnie doczytać, czy też po prostu zdecydować, co chcemy robić. Miecz. Popatrz, ktoś zostawił miecz. No i rzecz jasna, bierzemy nasz miecz, on od razu wędruje do naszej łapki. I w tym momencie nauczymy się, czym jest walka mieczem. Tutaj polega to na tym, że normalnie, jeżeli natkniemy się na przeciwnika, to on zostanie zaatakowany, ale możemy także za pomocą lewego klawisza myszki wpuścić taki atak, no i w tym momencie broń przyjmuje taki czarny kolor, to znaczy ona przez ten czas po prostu jest nieaktywna. Różne rzeczy można rozwalać, no i czasami można coś znaleźć, ale te skrzynki, gdzie coś jest, one są po prostu odpowiednio oznaczone, więc ciężko je ominąć. Tutaj mamy tutaj wróg. No już był sobie wróg. Jest martwy, także zabiliśmy pierwszego kobolda. No i tutaj jest akurat adnotacja odnośnie tego, że jeżeli uderzymy w to kobolda, czy tam w ogóle uderzymy kogokolwiek, to w takim wypadku właśnie następuje ten cooldown, czyli czas na jakby ochłodzenie się broni. Czyli tak de facto czas, według którego możemy zadawać ponownie obrażenia. Tu jest trochę niebezpiecznie, jeśli chodzi o tutaj znajdujące się te wszystkie drzwi, ponieważ większość co prawda pozwala przejść w jedną i w drugą stronę, ale są niektóre takie, które po prostu się zamykają i przez które już nie przejdziemy, tak więc trzeba wtedy szukać ścieżki alternatywnej. No i mogę tylko po prostu powiedzieć, że zawsze ta ścieżka gdzieś istnieje. To jest klucz. Gdy podchodzimy, to po prostu automatycznie uruchamia to, co widzieliśmy. Podjeżdża po prostu ta ramka z listą przedmiotów na planszy. No i wystarczy później go kliknąć, ona się przyniesie. No i tutaj właśnie jest potrzebny klucz. Odblokowane. Tutaj niczego nie ma, ale z przyzwyczajenia rzeczy często możemy rozwalić. No i tu jest skrzynia. Popatrz, znajduje się tu skrzynia. No i musimy ją otworzyć. Tu jest nasza skrzynia. Co my tu mamy? Mamy taki nożyk do rzucania. Wyposażenie. Możemy po prostu... Mamy w tej chwili nożyk w naszym plecaku. No i możemy go wrzucić do naszej lewej ręki. W jaki sposób rzucać? No, aby rzucać, musimy wycelować i w tym wypadku nacisnąć prawy klawisz myszki. Tutaj celujemy. No i niestety tracimy tą broń, którą rzucaliśmy. Ale tu jest taki plus, że to jest niewyczerpany akurat tylko w tym momencie zasób w skrzyni, więc gdybyśmy nie trafili, to możemy po prostu sobie pobrać i raz jeszcze rzucić, ale jak mówiłem, to jest tylko próba. No, drzwi są zamknięte. W jakiś sposób tam, gdzie jest Bart, oznacza, że one są z czymś połączone i nie możemy po prostu przez nie przejść. A tu rzecz jasna, chodzi o to. Nie trafiłem. Raz jeszcze.
Dobra, przełącznik, raczej włącznik przełączony, przełącznik przełączony. Możemy iść dalej. Eksploracja. No i jeśli chodzi właśnie o poszukiwaczy przygód, którym się powiodło, to są ci, którzy są bardzo ostrożni. Po lewej na górze mam tę minimapkę i po prostu ona widać w miarę jak się po prostu poruszamy i odkrywamy ten teren, to możemy dalej eksplorować. Teren jest tak de facto ciemny, jeśli ktoś zauważył. Ale on z czasem też potrafi się pokazać. Tu mamy napój. W przypadku napoi jest tak nieco nieciekawie, ponieważ te napoje są nieznane. Musimy tego napoju użyć. No i tak jak tutaj była porada, najlepiej nie na sobie. Dzięki czemu będziemy mieć taką sytuację, że akurat się stanie to, że na wrogu przetestujemy. No i tutaj też jedna ważna rzecz, możemy tu się ukrywać. Wystarczy podejść w jakieś zacienione miejsce, poczekać chwilę i poruszać się tutaj po prostu powoli wzdłuż ścian, bo wtedy pozostaniemy w ukryciu, no i tak de facto wróg nie będzie nas widział, dopóki go nie zaatakujemy. No i w przypadku E możemy tak się naprawdę rozglądać, Trzymając klawisz E możemy gdzieś dalej, po prostu kierując się myszką, tak niezbyt w sumie daleko, rozglądać i zobaczyć co jest. Ukryty pokój. No i znaleźliśmy, że jakiś pokój znajduje się za oknem. No i w tym wypadku mamy tutaj kilka szczurów, ale nie widzimy drzwi. Pytanie, czy gdzieś są właśnie ukryte te tajemne drzwi? No, w końcu to jest jakiś dungeon, czyli jakieś lochy, jakieś podziemia. No, sekretne drzwi znajdują się najprawdopodobniej w murze, ale wyglądają pewnie nieco inaczej. Teraz jak ja tu wchodziłem, właśnie pamiętam. A, i rzuciłem swoim. No właśnie, trzeba go znowu podnieść. Gdzieś tu one się znajdowały. A, no właśnie, tu się skubane schowały. Dobra, to teraz mamy szczury. Tak. Mamy jeden atak. No i w tym wypadku nawet nie musiałem rzucać. Wystarczy po prostu, żebym się odwracał ostrzem w kierunku wroga. Został on zaatakowany. Znaczy, on nas zaatakował, my go po prostu zniszczyliśmy. No i w tym wypadku mamy tutaj coś takiego jak amulet Yendor. No i to tutaj ten akurat niczego nie robi. I tutaj mamy właśnie jakąś misję i w tym wypadku nasza misja to znaleźć ten amulet i dzięki temu możemy wyjść. Zawsze można kliknąć też prawym na danym przedmiocie i wtedy na spokojnie sobie przeczytać o co chodzi z tym przedmiotem, ponieważ mamy wtedy pauzę. Możemy też przypisać ten przedmiot, wystarczy go po prostu zaznaczyć. F1, by go zaznaczyć, możemy go sobie nazwać, na przykład go sobie nazwijmy amulet. No i w tym wypadku dla przykładu klawisz 2 damy, że będzie nam włączać, jeżeli tam byśmy mieli kilka przedmiotów. No tak, my teraz stąd idziemy dalej. Dokąd teraz? Zaraz, dalej już chyba nie przejdę, ta mapa się kończy. A no właśnie, woda. Jednak przejdę. Tu jest woda i woda dzieli się tak naprawdę na jakby 2 poziomy. Pierwszy poziom jest tutaj. Ten taki no woda generalnie. Natomiast drugi to głębokość. I w przypadku głębokości tutaj widać ucieka nam pasek powietrza. Pasek powietrza się po prostu uzupełni, jeżeli znowu wejdziemy na tą płciznę, czy też wyjdziemy na brzeg. No i teraz tutaj, żeby wejść, musieliśmy mieć właśnie swój amulet. Przełącznik. No i czasami musimy mieć coś, co aktywuje drzwi. W większości przypadków będą takie przełączniki, jakby takie dźwignie, które musimy gdzieś... O, tu jest. Które musimy po prostu znaleźć i tak de facto przełączyć. Przełączyłem i to powoduje, że tam zostało otworzone. Zaraz, a gdy zdejmę, czy będzie to działać? Dobrze, też się to schowa. A, działa. Chyba, nie wiem, czy raz otworzone, czy to, że ja mam w plecaku. Zaczyna to aktywować. No i tutaj jest ukrycie. O, wygląda na to, że troll broni kolejnego miejsca. No, na szczęście jest... na szczęście zasnął. No, lepiej go po prostu nie budzić, czy też nie wchodzić w nim w interakcję. Tak więc spróbujemy przejść niezauważonym i niesłyszanym. Poruszanie się powoduje, że generujemy dźwięk, czy też wytwarzamy jakieś dźwięki.
ale założenie tutaj tego naszego płaszcza powoduje, że możemy po prostu się ukryć. No i tak długo, jak będziemy się trzymać murów, będziemy niezauważeni przez wroga. Tam jest troll. Jesteśmy tutaj. Oj, rzuciłem. Oj, kurde, niedobrze. Z trollem jeszcze nie walczyłem. Nie wiem, czy mi się uda z nim wygrać. Ach, tu mi przyłożył. Teraz tak, czy wypić? Otworzyło to dym. To jest zamknięte. Kurczę, tu jest troll. No i niestety umarłem. No to ładnie załatwiłem tutorial. Powtórka. Tym razem trzymamy się murów, co by nie obudzić trolla. Drzwi otwarte, to teraz powoli, powoli do drzwi. Wiemy już, że troll jest wyzwaniem. Tak jak kiedyś była, no nie bajka, tylko była taka wliczanka. Stary misio... Znaczy nie stary misio, już kurde, już nie pamiętam. Co tam było z misiem, że smacznie śpi i nie budzić misia. Ucieczka. Pamiętaj, że znalazłeś amulet Yendor, który jest właśnie twoim celem misji. No i tak naprawdę możemy już uciekać. Musimy dojść do wyjścia, żeby móc się wspiąć na kolejny poziom. Wyjście jest tutaj. Tak, wyjście jest tutaj. Wystarczy, bo tutaj jest akurat tylko jeden poziom. Ucieczka. No i skończyliśmy tutorial. No to teraz czas na taką naprawdę grę. Poziom trudności jest zwykły, już teraz próbowałem, znaczy tak naprawdę nie raz, chyba z kilka razy tutaj przyszedłem. Tu możemy sobie włączyć dodatkowe puzzle, bądź też dodatkowych przeciwników. No i rzecz jasna, nagrody prócz tego. Seed, co sobie to wybrać? Tak, chyba standardowo. Ciekawe, co nam wylosuje. Tutaj możemy sobie wybrać, jak się nazywamy. Rodnej szósty. Ja chyba zacznę standardowo. Tutaj możemy wybrać losową nazwę, ale może ja wrócę do swojej. A pod spodem tutaj mamy różny wygląd. Możemy spersonalizować nasze, nie wiem, oko, bo to wygląda kurde jak pływająca ryba. Chyba wolę ciemnego. A właściwie jak będzie jasny, jakiś czerwonego wtedy nie ma, to łatwiej będzie tego gościa zauważyć. A no właśnie, i tutaj mamy też różne typy postaci odblokowane. Tu jest podróżnik, jest przede wszystkim silny. Tutaj mamy złodzieja. Zwiększa szanse na odblokowanie, czy tam zneutralizowanie pułapki oraz na to, żebyśmy pokonali drzwi, ponieważ tutaj są jeszcze takie wytrychy, którymi można drzwi otwierać. Zwiększa także percepcję, czyli zwiększa naszą umiejętność, by znaleźć te pułapki oraz słyszeć różne dźwięki. No i także plus jeden do niewidzialności, czy do ukrywania się. Zwiększa twoją umiejętność, by ukryć się, no i poruszać się cicho. To może przy okazji wszystkie trzeba opisać. Rogu, czyli tak naprawdę można powiedzieć złodziej. Startujesz z dwoma daggerami, czyli dwoma, jak to się nazywa, sztyletami. No i rzecz jasna z naszą, że tak powiem, narzutą, czyli w tym wypadku jest to ten płaszcz, oraz pierścieniem, nie wiem jak przetłumaczyć, Niblenas. Pierścieniem percepcji oraz lekkim pancerzem. No i rzecz jasna mamy także mniej siły w porównaniu do innych klas. Siła 11 wpływa na twoją zdolność, by rzecz jasna nosić pancerz oraz ciężkie uzbrojenie. Łucznictwo 0 zwiększa prędkość oraz szansę, by zadać krytyczny cios łukiem czy też kuszą. Tu mamy magię, zwiększa naszą szansę, by zidentyfikować napoje oraz scrolle. Ponieważ jak już wspomniałem, te napoje, które znajdziemy jako pierwsze, po raz pierwszy danego typu, to niestety nie wiemy, co on tak naprawdę robi. Jest to de facto ryzykowne, żeby spróbować i dowiedzieć się, do czego to służy. A tak wręcz, zwiększa prędkość oraz szansę, by zadać uderzenia krytyczne,
za pomocą access, czyli toporów oraz młotów. To już było. Paring, czyli zwiększa naszą prędkość oraz efektywność w posługiwaniu się tarczami. Prędkość to rzecz jasna, wiadomo, zwiększa poruszanie się oraz prędkość walki. Jest jeszcze tutaj, jak to będzie na polski, miecznik. Zwiększa prędkość oraz szansę, by zadać krytyczne obrażenia za pomocą mieczy. Ja chyba raczej wolę być podróżnikiem. No i tak, ponieważ ja już to zacząłem x razy, może najpierw zginę. Będę najprościej pokazać, co mi chodziło. Tu też warto wspomnieć o tym, że gra losowo generuje plansze, tak więc za każdym razem mamy jakieś inne podziemie, inne lochy. No i tak de facto nie da się tego powtórzyć, chyba że sami to zdefiniujemy, że chcemy to powtórzyć. Teraz tak, czy ja to mogę wyrzucić, to co mam, czyli zdjąć tak naprawdę? Mogę. To teraz muszę jakiegoś przeciwnika znaleźć, żeby zginąć. Tylko na początku chyba nie za bardzo można było liczyć na przeciwników. Tu jest zabugowane. Ja to... O, dobra, są. Oni mnie zabiją. Automatycznie zużywają się te potki, te napoje, które mamy w ręku. No i zostałem zabity, ale to było specjalne. No i teraz tak. Po tym, jak przejdziemy planszę, możemy blokować jedną z takich rzeczy. No i to są właśnie zarówno osiągnięcia, jak i tak de facto ulepszenia. I co ja to odblokowałem? To jest moje wyposażenie na górze, jest natomiast to, co mogę zakupić. No i to, co ja z pewnością zakupię, to właśnie wytryk, ponieważ on się sami może przydać. Jeszcze odnośnie tych... No, sztylety, no właśnie. Jeśli chodzi o sztylety, to warto jest zebrać kilka sztuk, ponieważ tymi sztyletami można rzucać. A co za tym idzie, można je wykorzystać. 42 zł jeszcze mi zostało. I to możemy kupić piwo, które powoduje, że ten gościu z tej karczmy nam trochę więcej opowiada. Ale nie zależy tutaj nic wartego po prostu naszego zainteresowania. No to myślę, że to tyle. Wiem już, co tutaj jest, ponieważ rozpocząłem stąd tutaj walkę z tym, że rzecz jasna, tym razem nie zamierzam zginąć. No, tu jest przeciwnik, czy on rzucał? No, coś tak stanął i się patrzy, no. Tu jest pusto, ale przejdźmy z tej wzdłuż ścian. Tu wiemy, że tam niczego nie ma. Może gdzieś jest coś ukrytego. No nie. Tu jest kolejne przejście. No, jeszcze nie grałem w coś takiego. Czy to zawsze strzela identycznie? Chyba nie. Coś mi się wydaje, że jest jakiś cykl tego, jeśli chodzi o strzelanie. Ach, trafiło mnie. No, skasowane. Ale troszeczkę życia straciłem. Jeszcze sobie zostawię, ponieważ to jest dopiero tam pierwszy poziom, więc tu jeszcze przeciwników nie ma jakichś mocniejszych. Mamy strzały i coś tam jeszcze. W ogóle zobaczmy. To jest lekka zbroja. Zapewnia, czy tam blokuje dwa ataku w przypadku tam broni przebijającej, czy też takiej miażdżącej. No i wymaga rzecz jasna 10 siły, byśmy mogli ją nosić i byśmy nie byli przeciążeni. Jeżeli chodzi o przeciążenie, to powoduje, że zwalniamy. Tutaj jest nasz płaszcz, który powoduje, że możemy się ukryć i tak naprawdę tam wzdłuż ścian się przekradać do przeciwników. I wymaga siły 8, a tam siłę 12. O, tu jest właśnie siła 12. 0 złota żeśmy zebrali. Mamy zwykły miecz, czyli krótki miecz. Mamy też... znów te słowo zgubiłem. Sztylet, o. Kurde, cały czas. Mamy też racje żywnościowe, które powodują, może użyję w sumie jednej, że przez jakiś okres czasu nasze punkty życia się regenerują. A to teraz nadmiarowo wziąłem, ponieważ już mam 30 i tak naprawdę tych 10 sekund, czy tam 12 nie wykorzystam, więc lepiej tak nie robić. Mamy też krzemień i stal, które powodują, że czasami możemy coś podpalić. No i tu mamy na przykład pochodnię, którą tak de facto właśnie za pomocą tego możemy podpalać.
Już mam podpaloną pochodnię, widać w tej chwili znacznie więcej, nie ma już tak ciemno jak poprzednio. Mamy też jakiś napój, jeśli chodzi o odzyskiwanie zdrowia. Tutaj, jak już mówiłem, mamy nasz wytrych. Tutaj napój, który odzyskuje zdrowie, a tu mamy napój, który tak naprawdę zielony napój, nie wiadomo co robi. Mamy też strzały, później do łupki się przydadzą. Tak więc na chwilę obecną po prostu pozostaje nam jedynie eksplorować te okolice. No i są nasi przeciwnicy. O, zlikwidowany, ale też skubaniec mnie podpalił. Palę się. Za chwilę minie. No i drogo mnie to kosztowało. Możemy też rzucić to pochodnie. Podpalając przeciwnika. Nalecąc się podpalą. Ach, tu mnie złapały. A z tyłu jeszcze jakiś mega nietoperz. Teraz tak, podpalmy sobie to. No i tak naprawdę rzućmy teraz przeciwnika. Nie trafiłem niestety. Dobra, dostał. Możemy teraz pozbierać to, żeby... A, tu jest jeszcze jeden. Więcej. No, tu jest ciemno, jak nie powiem gdzie. Ale my już tą okolicę znamy, możemy więc spokojnie sobie przejść. Jest wielki, więc ja wolę się na niego nie wpakować. Tam zrobiliśmy mały kuku, a to też nas niestety kosztowało dużo zdrowia. Mamy pierścień, który tak naprawdę nie wiadomo co robi, ale myślę, że skoro to jest początek gry, to możemy go użyć. No i założyliśmy pierścień. Z czasem się po prostu pokaże, do czego on służy. A, już rozumiem. Nigdy wcześniej tego przeciwnika nie spotkałem. On mnie podpala. Teraz zaczekamy, ponieważ gdy się doświeci, to gość jest niebezpieczny, ale możemy też, rzecz jasna, rzucić naszym sztyletem i w ten sposób gość zostaje pokonany. No tak, to można gdzieś przeciągnąć. Zabierzmy. To jest zablokowane, dobra, pójdźmy tu. Też jest zablokowane. Ale właśnie. Spróbujmy tego. No, nie udało się. Pozostaje zatem zastanowić się, co możemy zrobić. Tu jest jeszcze nieodkryte miejsce. Ja sobie wymienię tu na sztylet. I chyba palę pochodnie, żeby miał po prostu jaśniej. Co tu musimy zrobić? Tu jest jakieś przejście, w którym mnie nie było. Tam jest zejście o poziom niżej. Ale ja jeszcze ciekawy pójdę po prostu, co jest tutaj w tych drzwiach, w tym miejscu. Bo chyba, czy ja sam to startowałem? Nie. A może? A tu jest przejście. No właśnie, tamtędy nie dałem rady przejść, ale tędy jak najbardziej. Tu już wszędzie byłem. One też są czasami czasowe, może akurat nie te. Zablokowane. Gdzie mi jeszcze nie było? Tu też, nie mam amuletu. No nic, to idziemy na kolejny poziom.
właściwie tu coś jest. Pytanie, jak się tam dostać? Tu jest przejście? Nie, tutaj jest przejście. A wyskupańcy. Teraz trzeba ostrożnie. Gdyż nietoperze boją się światła. Tamten uciekł. Jeden stoi. Jeszcze tutaj gdzieś był. To jest dwójka. A, można po prostu bezpiecznie za nimi gonić. Tego nie wiedziałem. Tam jeszcze jeden się wałęsa. Co ja tu znajdę? O, to właśnie będzie przykład tego, że nie wszystkiego da się użyć. A, dobra, nie jestem jeszcze obciążony, więc z tym chodzić mogę. Tu już jak widać po mapce wszystko żeśmy zwiedzili. A zatem chyba czas przejść na kolejny poziom. Można powiedzieć zaawansowania, ponieważ im głębszy poziom, tym trudniej się gra. Przejdźmy na kolejny. Gdzie ja polazłem? Jak się zagapiłem na mapkę, przecież przejście jest tu. Coś jest. A no właśnie, tutaj chyba trzeba przeciągnąć. Oto. Dobra, trzymam prawym, teraz mogę robić, znaczy ciągnąć to. No tak naprawdę chyba czas podążyć tam na miejsce. Jak widzisz na tej minimapce, ten punkt jest doskonale oznaczony. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, czego to służy. Przepajmy to tutaj. Teraz zobaczymy, czy to zadziała. Tak, drzwi otwarte. I to było właśnie zagadką. Te drzwi w tym miejscu, zatem idziemy i sprawdzimy, co nam dało po prostu otworzenie tego. Zajęcie pewnie przeciwników. No i tak de facto pasowałoby jednak wrzucić sobie coś do ręki. Ponieważ co dwa miecze to nie jeden. Mamy amulet i mamy jakiś skrypt, tylko niestety nie wiem, do czego on służy. Tak więc tu już wszystko zostało zwiedzone. Czas się zatem już w tym wypadku kierować ku kolejnemu poziomowi. No i na kolejnym rzut ciasta będzie trudniej, jeśli nie pokonam je część zręcznościowa.